Ještě jsem byl v tamtý sezóně ile razy v 18, ale teď vlastně v té rundě revanžový jsem první raz. No. Jste si zadovolení z takového podílu punktů? No na to, že jsme přegrývali 1-0, já myslím, že bychom, že pak v koncu nás trošku vtiskli, měli pár rožných, pár fragmentů z boku. V koncu myslím, že za ten punkt jsme zadovolení. Uvidíme v koncu sezóny po ostatním meču, jaký ten punkt byl vážný. Tak mluvíme, že ty staré fragmenty jsou je snáš atut, no a naraže branky z tego padají, no. Tak musíme dále věřit a dále trénovat, aby padl z těch fragmentů věnce branek. To znaczy tak, wiadomo, ciężkie spotkanie, pogoda też taka była, jaka była, grząskie boisko się zrobiło trochę w drugiej połowie, no ale wydaje mi się, że remis jest sprawiedliwym rezultatem, więc nie ma co narzekać. Przed meczem braliście remis w ciemno, czy... To znaczy nie, no na pewno jechaliśmy tutaj z myślą tylko po 3 punkty. W pierwszej połowie wyglądało to całkiem nieźle, bo kontrolowaliśmy grę, no niestety straciliśmy trochę głupią bramkę na 1-0, później zdołaliśmy odrobić straty. No i tak jak mówię, no na pewno o 3 punkty chcieliśmy grać. To znaczy, nie wiem, ciężko mi się grało, na pewno jakoś nogi jeszcze były ciężkie, bo te treningi też były ciężkie w tym tygodniu. Też byłem jeszcze chory tam 4 dni temu, więc na pewno kilka dni też nie trenowałem, więc to też miało jakiś wpływ na moją dyspozycję. No to tak wydaje mi się, że nie było to za dobre spotkanie z mojej strony. Poćwiczyć następna kolejka Legia Warszawa, lider w Gliwicach. Bardzo ciężkie spotkanie. No bardzo ciężkie spotkanie, ale w tej lidze nie ma łatwych spotkań, więc na pewno z Legią też będziemy walczyć, żeby urwać jakieś punkty. To znaczy tak, porażka boli z Lechem na własnym obiekcie 0-3. No niestety kibice musieli oglądać to, jak dostajemy te bramki. No ale idealna okazja, żeby się zrehabilitować, żeby pokazać, że jednak na coś nas stać. To znaczy no, z przebiegu meczu możemy być zadowoleni z tego remisu, aczkolwiek mieliśmy też swoje okazje, mogliśmy przewyższyć szale, mieliśmy więcej sytuacji po prostu podbramkowych, można tak powiedzieć, takich klarownych i mogliśmy wygrać ten mecz, aczkolwiek w drugiej połowie też Widzew miał swoją szansę i mogło się to zakończyć innym wynikiem, no ale podział punktów chyba jest jak najbardziej sprawiedliwy. No, tak się mecz ułożył, że pod koniec musieliśmy bronić tego wyniku, zawodnicy Widzewa przebywali praktycznie większość czasu na naszej połowie i tak mecz wyglądał. No, bardzo z tego cieszę się, że trener dał mi w końcu szansę, zauważył moją ciężką pracę na treningach. Myślę, że będę dostał coraz więcej szans, będę starał się udowodnić trenerowi, że jestem przydatny do tej drużyny. Ale skazali się też dzisiaj kibice z Gliwic, mimo że sektor Widzewa zamknięty. No tak, no to trzeba przyznać rację, kibice nasi przyjechali i może nie dopingowali, ale byli z nami, także podziękowaliśmy im za to równie mocno. Tak, to jest trudny teren i dobrze, że nie przegraliśmy kolejnego meczu. Pamiętamy, że w tamtej rundzie od porażki z Lechem zaczęła się nasza seria porażek, 4 z rzędu, także cieszymy się, że od razu udało się to zatrzymać i ważny jest każdy punkt. Dzisiaj powstałem w fragmencie gry gol Marcina Robaka, byłego zawodnika Widzewa. Pokazał się tutaj z dobrej strony. Kibice Widzewa też go docenili. No myślę, że tak. Tutaj nastrzelał dużo bramek i myślę, że dla niego to była ważna bramka. Na pewno był dzisiaj podwójnie zmobilizowany i tylko trzeba mu gratulować, że udało mu się strzelić bramkę. Dzisiaj zagrałeś bez maski po raz pierwszy od początku rundy. Chyba lepiej. Myślę, że tak. Całkiem inaczej się czułem na boisku. Wiadomo, że pewne były że jakieś obiekcje, czy może coś się stać, czy nie, ale pierwszy od razu kontakt z piłką, jak już uderzyłem głową, poczułem się pewnie i już nie myślałem potem o tym na boisku. No ale pojutrze już mija równo 9 tygodni od operacji, także już po 6 mógłbym grać bez maski, także te ostatnie 2 mecze jeszcze grałem dla pewności, a teraz już mogłem spokojnie zagrać bez maski. No tak, no, gram teraz już chyba 3 mecz pod rząd i ciężko pracuję na treningach po to, żeby grać i nie wyobrażam sobie nic innego, tylko granie. Tutaj oczywiście rywalizacja z rywalizacją, wtedy tak się złożyło, że z Zagłębia Lubin nie mogłem zagrać, a Adrian zagrał dobry mecz i potem musiałem czekać na swoją szansę, ale jak teraz wróciłem, to już mam nadzieję, że nie wypuszczę składu do końca sezonu. No, szkoda, że nie zdobyliśmy tego drugiego gola na wagę zwycięstwa. Ja żałuję swojej sytuacji, którą miałem na 2-0. Myślę, że gdybym strzelił jedno inaczej, żeby w ogóle było ładnie, byśmy bardziej grali spokojnie. Szkoda tej straconej bramki ze stałego fragmentu, bo powiedzieliśmy, że Piast Gliwice gra dobrze na stałych fragmentach. Wykorzystali to, no i
cieszyć się z remisu.